nasz szpital od wielu lat przywiązuje dużą wagę do oceny stanu odżywienia pacjentów hospitalizowanych. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w takim programie, który ocenia jakość stosowanego żywienia dla pacjentów. Witam serdecznie Państwa w progach apteki szpitalnej. Apteka szpitalna świadczy na rzecz oddziałów i klinik szpitala szereg usług farmaceutycznych. Zapraszam do pracowni żywienia pozaitowego. W naszych szpitalnych leków mamy szeroki asortyment preparatów żywieniowych. Na stanie apteki szpitalnej zawsze jest duży wybór zarówno do ustnych diet przemysłowych, jak i diet przemysłowych do żywienia doelitowego. Dostosowane są one do zróżnicowanych potrzeb pacjentów chorujących na cukrzycę, choroby wątroby, niewydolność nerek, pacjentów wyniszczonych, mających zaburzenia wchłaniania czy będących po zabiegach chirurgicznych. Pracownia żywienia pozajelitowego składa się z kilku pomieszczeń. Są to magazyny, w których przechowujemy worki RTU i leki, które do nich dodajemy. Centrum stanowi kompleks śluz osobowych oraz boks jałowy, w którym wykonujemy mieszaniny. Każda recepta przed wykonaniem jest analizowana pod kątem stabilności, pod kątem składu, ilości każdego składnika, tak aby gotowa mieszanina żywieniowa dla pacjenta była bezpieczna. Żywieniowy Komitet Doradczy, któremu przewodzę, jego celem jest nadążanie za postępem wiedzy żywienia pacjentów oraz nadzorowanie nad tym, żeby to żywienie przebiegało zgodnie z aktualnymi standardami. Dietetycy w naszym szpitalu odgrywają istotną rolę w leczeniu pacjenta, między innymi poprzez dbałość o prawidłowy stan odżywienia. Dbają o to, żeby każdy pacjentów dostał odpowiednią, indywidualnie dobraną dietę. Zbierają także wywiady żywieniowe z pacjentami, a także pomagają w ich żywieniu, dbając o proces ochrony czasu posiłków. Nasi dietetycy pomagają także lekarzom w doborach doustnych diet przemysłowych. Także monitorują ich ilość spożycia, a także tolerancję. Otrzymanie przez szpital certyfikatu Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego jest zwieńczeniem ciężkiej pracy wielu pracowników naszego szpitala. Bardzo Wam dziękuję i gratuluję sukcesu.